Apel, apel, apel do osób starszych. Proszę was, z ręką na sercu, nie przechodźcie przez jezdnię tam, gdzie nie wolno przechodzić. Dzisiaj pani próbowała przejść przez jezdnię, starsza osoba, na zakręcie drogi. Przecież tam auto wyskoczy z prędkością 50 km na godzinę. Jak tą panią trzepnie, to ta pani się nie pozbiera. Druga pani też próbowała przejść. Zatrzymałem się wręcz i zapytałem się, czy pani się śpieszy do Stwórcy. No bo, kochani, naprawdę, przejście było od tej pani było dosłownie 20 metrów. Wystarczyło podejść do przejścia i być bezpiecznym, a nie przechodzić w miejscu niebezpiecznym. Trzy pasy ruchu, auta, prędkość 50 km na godzinę, a pani sobie próbuje przejść. No, zastanawiam się zawsze, dlaczego, kiedy przejście jest tuż obok, tak wiele osób decyduje się na przechodzenie w miejscu, no, niedozwolonym. No raz niedozwolonym, a dwa to niebezpiecznym, prawda? Bo ja rozumiem, że ktoś... Nie rozumiem tak do końca, no to, no, że ktoś spróbujmy przechodzi, to zrozumieć. Może jest w tym jakaś logika. Że się nie chce, tak? Że się jest starszym, no, zmęczonym, podejść, że nogi bolą, ale to, tak? Wie pan co, ja tutaj nie widzę takiej prawidłowości dotyczącej wieku. W każdym wieku widzę osoby, które w ten sposób przechodzą. To ma pani rację, tylko ja mam to na myśli, że osoba młoda w wieku tam, no nie wiem, lat 18, nie wiem, nieważne, to w każdym młoda taka, sprawna, prawda? Ona jak zobaczy zagrożenie, to jeszcze ucieknie. No a ta osoba, która ma lat 60, 70, 80, może mieć problem z tą ucieczką z drogi, prawda? Jak zobaczy pojazd. No nie oszukujmy się, ta sprawność motoryczna niestety jest gorsza, no i może być problem.